widzimy, że faktycznie te stare, klasyczne substancje, one są w użyciu w naszym kraju. W badaniach widać, że tak naprawdę większość użytkowników substancji psychoaktywnych nie bada swoich substancji. Bardzo duża ilość leków, które krążą w takim obiegu nieoficjalnym, nazwijmy to, to są tabletki, które są podrabiane. Te substancje nigdy nie miały też takiej dostępności jak teraz. Dużo potrafi tym pacjentom dać. Natomiast no, my, jako psychiatrzy, operując dowodami naukowymi, no to tych dowodów tak naprawdę na to nie mamy. Co zażywają Polki i Polacy? Taka sytuacja, że ja nie jestem w stanie pomóc komuś, gdzie wiem, że mogłyby mm -hmm. być faktycznie metody, które byłyby tutaj skuteczne, no to też jako dla lekarza jest trochę frustrujące. <laughs> Cześć, jestem Estosław i zapraszam was serdecznie na kolejny odcinek Mam Temat. Zanim zaczniemy, chciałem wam przypomnieć o mojej książce High, którą napisałem razem z badkiem Przybyszewskim. Książka dzięki wam już jest praktycznie bestsellerem, więc bardzo mi miło. Książkę możecie znaleźć na stronie high.art.pl Znajdziecie tam wszystkie najważniejsze informacje na temat substancji psychoaktywnych, a moim gościem dzisiaj jest doktor nauk medycznych, Gniew że lekarz psychiatra ze Śląskiego Uniwersytetu Medycznego. Cześć. Cześć, cześć wszystkim. Cześć. Książki ci nie dałem, bo wiem, że masz Masz swój egzemplarz, więc mam. na początku zapytam, jak ci się podobała. Uważam, że jest bardzo składnie napisana. Czytałem ją już jakiś czas temu, ponieważ to jest nawet egzemplarz a, chyba sprzed sprzedaży tak. z twoim autografem. Mega mi Tak, także to jest w sumie dobry mam z nią wspomnienia. Mega się cieszę. Zaprosiłem ciebie dzisiaj też, żebyśmy właśnie Porozmawiali o substancjach psychoaktywnych z punktu widzenia lekarza psychiatry. Myślę, mm. że to jest coś, co bardzo interesuje ludzi, bo nadal w Polsce jest tak, że, wiesz, dużo publikacji, które się ukazywały, to też powielały różne mity, półprawdy, jest sporo stygmatyzacji w tym temacie, a Ty zajmujesz się tą tematyką, jest ona dla Ciebie ważna, i dlaczego w ogóle ty tym się zająłeś? Dlaczego tym się zająłem? Myślę, że to jest w zasadzie dobre pytanie, natomiast e, sam, sam starałem się sobie na nie odpowiedzieć. Ja myślę, że to jest wynika z tego, że przyszło mi gdzieś dorastać ten okres gimnazjalno-licealny. E, zaliczyłem w okresie świetności sklepów z mhm. dopalaczami, e, więc e, tak naprawdę widziałem bardzo dużo e, potknięć e, życiowych e, wielu moich znajomych. A też zakończone śmiercią, mm -hmm. co, co jest dość przykre, w zasadzie, bo to mimo wszystko młodzi ludzie w dalszym ciągu. Nie uważam się za starego człowieka. Natomiast, mm -hmm. natomiast też jest jedna rzecz, która gdzieś mnie drażniła wtedy, teraz już tego nie ma, bo w zasadzie ten problem z nowymi substancjami psychoaktywnymi, on tak naprawdę od jakiegoś czasu już nam nie istnieje prawie że. Ale wtedy była taka mowa przez lata, że my nic nie wiemy o tych substancjach, nic nie wiemy o tych substancjach, nic nie wiemy o tych substancjach, więc co z tym zrobić, prawda? No to rozumiem, że to miało sens przez pierwszy rok, dwa, trzy, ale już tak po pięciu latach to zaczęło to się robić drażniące, że tak naprawdę no, nikt nie zgłębiał tego tematu, nie szukał zależności, nie opisywał tego wszystkiego w literaturze. To oczywiście z czasem się zmieniało, natomiast prawda jest taka, że tego typu badania nad określaniem tych nowych substancji psychoaktywnych, no one głównie szły jednak z zagranicy. Mhm. To, to, to prawda, no i dlatego między innymi też zrobiłeś badania Poldrax. Tak, tak, tak. Poldrax to było badanie w zasadzie jest, bo ono, ono trwa, doczekało się już dwóch edycji. Najnowsza została opublikowana w połowie ubiegłego roku 2023. I Poldrax, pierwszy, który został stworzony, to faktycznie było badanie, które miało w jakiś sposób przedstawić to, co zażywają Polki i Polacy. Mhm. Natomiast ono trochę zmieniło w swój wydźwięk na mm -hmm. przestrzeni lat, bo ta pierwsza edycja faktycznie była trochę jeszcze skoncentrowana na nowych substancjach psychoaktywnych i to chciała przedstawić, chociaż już wtedy było tego mniej. Natomiast teraz, w tej najnowszej edycji, gdzie dane zbieraliśmy dwa lata później. No to widzimy, że faktycznie te stare, klasyczne substancje, one są w użyciu w naszym kraju. Mm -hmm. No i daje też taki bardzo fajny pogląd to badanie, ponieważ z racji tego, że. Ta ankieta, na której to było bazowane, dotarła dzięki między innymi Tobie, jak i, i, wielu... I Widzę. Tak, tak, to. tak ale, ale generalnie rzecz biorąc, osoby, które gdzieś są w tym środowisku, powiedzmy nazwijmy influencerskim z mm -hmm. zakresu substancji psychoaktywnych tutaj też bardzo duży udział miała społeczna inicjatywa narkopolityki, to udało się dotrzeć do tych użytkowników i przedstawia to też taki punkt widzenia. Z którymi lekarze, psychiatrzy nie mają na co dzień kontaktu, bo to w dużej mierze są osoby, które prawdopodobnie nie trafią z powodu swojego używania czegokolwiek do lekarza, przynajmniej duża część z nich, prawda? Mm -hmm. A no, z takimi osobami się rzeczy lekarz, lekarz do czynienia nie ma. I to jest właśnie ciekawe, wiesz co? Bo mam wrażenie, że dużo badań, które gdzieś się pojawiały, czy ogólnie. Duże skupienie było zawsze na osobach, które są już osobami albo bardzo problemowymi, albo osobami z uzależnieniem. A tutaj próbowałeś odkryć obraz polskich użytkowników, takich rekreacyjnych, nie do końca problematycznych, czy czasami nawet okazjonalnych. I powiedz proszę, jakie w takim razie kluczowe wnioski możesz mieć z tych badań? Co, co odkryłeś? No bardzo fajne jest to porównanie, że mamy 2021 rok mhm. i mamy później 2023 rok. I na tej podstawie widzimy zdecydowane zwiększenie zainteresowania np. psylocybiną i metylotryptaminą, bo w zasadzie prawie że dwukrotne. Mhm. I to jest zastanawiające, no bo to znaczy, że ludzie się interesują i ludzie sięgają tak naprawdę na własną rękę bardzo często. Poza tym zwraca też uwagę to, że dwukrotnie na przestrzeni tych dwóch lat zwiększyła się ilość osób, które Korzystały z pomocy psychiatry. Mhm. I to niekoniecznie z powodu uzależnienia, ale zaburzeń depresyjnych, zaburzeń lękowych. I to jest taki fenomen, który warto by było zgłębić, no bo po drodze mieliśmy wybuch wojny w Ukrainie, po drodze mieliśmy pandemię COVID, więc tutaj jest wiele rzeczy do wyjaśnienia, skąd to się nam wzięło. No i też jeszcze bardzo ciekawym i myślę interesującym wnioskiem jest to, że spada nam ilość osób, które korzystają z. Klasycznych form spożywania tytoniu, czyli papierosów, a wzrasta nam ilość osób, które tytoń, produkty tytoniowe waporyzują poprzez różne podgrzewacze tytoniu. I w zasadzie tutaj ta ilość na przestrzeni dwóch lat też w zasadzie dwukrotnie się zwiększyła. A też no, warto, żeby użytkownicy pamiętali, że też my nie do końca jesteśmy jeszcze świadomi, jakie z kolei zagrożenie niesie waporyzacja mhm. tytonium. Przypuszczamy, że ona jest faktycznie zdrowsza. Natomiast czy tak faktycznie mhm. jest, to myślę, że dopiero wieloletnie badania obserwacyjne nam to ukażą. Mhm. A jak myślisz, dlaczego taki pojawił się ten wzrost zainteresowania psychodelikami? myślę, że trwająca rewolucja psychologiczna mm -hmm. faktycznie widać, że coraz więcej jest opracowań stricte naukowych, mm -hmm. bo to też przy okazji ostatnio, ostatnio sprawdzałem i to też jest poruszone w dyskusji w manuskrypcie z badania mm -hmm. Paul Drax. Natomiast druga sprawa jest taka, że też temat stał się wyjątkowo medialny, bo mm -hmm. jest kontrowersyjny, jak mm -hmm. mało co, tak mi się wydaje. W zasadzie zwłaszcza w takim kraju jak Polska, gdzie to prawo mm -hmm. e, jest, można powiedzieć, antynarkotykowe w tym konkretnym mm -hmm. przypadku. Wiesz, ja, ja, ja mam tutaj troszkę też przemyśleń w tym temacie, bo w 2019 roku z Agnieszką Sieniaską, Maćkiem Lorencem i Justyną Chobot założyliśmy Polskie Towarzystwo Psychodeliczne i bardzo zauważamy, jak przez te pięć lat nam, ale nie tylko nam, bo w tym temacie pojawiło się więcej rzeczy, udało się troszkę odczarować psychodeliki, nadać im jakiś medialny ton, pojawiło się multum ekspertów, którzy są związani z Towarzystwem Psychodelicznym, Profesorzy, doktorzy, specjaliści, więc ten temat stał się nie jest już taki zestygmatyzowany w Polsce, ale właśnie dlatego to pytanie troszkę mnie zastanawia, bo mam wrażenie, że oprócz tego pojawia się po prostu mocny hype na psychodylikę i że mogą z nich korzystać teraz osoby, które wcześniej po prostu nie korzystały. I zastanawiam się, czy to nie jest tak, że jako psychologia mówiło się o względnie bezpiecznych, mało problematycznych, niepowiadujących żadnych jakichś większych problemów, głównie dlatego właśnie, że korzystała z nich pewna grupa osób, która odpowiednio się przygotowała, odpowiednio zabezpieczyła, wiedziała. A w momencie, kiedy one stają się szersze, no to wyobrażam sobie, że właśnie będzie troszkę więcej problemów z tym związanych, że po prostu bez jakiegoś przygotowania, że ktoś słyszał, że gdzieś grzybki coś fajnie, że to w takim razie sobie wezmę. Nie, nie będzie znał dawki, nie będzie wiedział, jak się przygotować, więc ta, ta edukacja w tym zakresie na, na pewno tutaj jest jeszcze bardziej potrzebna, nawet niż mm -hmm. wcześniej, żeby dokładnie wyjaśniać ten temat. A jeżeli mówimy o użytkownikach, to bardzo. Często pojawia się takie określenia, też o, o nim mówię i z Krajowego Biura Przeciwdziałania Narkotyków, także e, Narkomani, że no, nie ma jakby jednego profilu użytkownika, że osoby są zróżnicowane, że są z małych miast, dużych, w różnym wieku. Ale ciekawi mnie bardzo, e, czy była jakaś tendencja wśród osób wypełniających ankietę. Bo wiadomo, to nie jest grupa reprezentacyjna, hmm. ale zastanawiam się, czy to są mężczyźni z dużych miast, z małych miast, jak to wyglądało. Hmm. Raczej yy, to wszystko, oczywiście te różnice są i one są opisane, ale prawda jest taka, że to wszystko są różnice o tak niewielki procent, mm -hmm. że to jest stało, stały profil. Młodej osoby z dużego miasta, mm -hmm. raczej. Mm -hmm. Młodej, czyli mówimy tutaj o tym zakresie wiekowym, powiedzmy 18-26, bo mm. te grupy są w zasadzie najbardziej liczne. Natomiast odnośnie tego, co powiedziałeś przed chwilą, to jest jeszcze w sumie bardzo ważna kwestia, do której mm. może chciałbym się odnieść, że kiedyś, aby znaleźć dostęp do takich substancji, jak właśnie psylocybina. Czy LSD, to mhm. trzeba było się postarać i te substancje nigdy nie miały też takiej dostępności jak teraz. Natomiast ta dostępność jest na pewno jakby nieproporcjonalnie większa do poziomu edukacji w tym zakresie. Mhm. I uważam, że na ten moment też za mało odgórnie jest takich programów edukacyjnych, bo jednak no, prohibicja to jest coś, co nie działa, więc powinniśmy edukować i. Mówić ludziom, w jaki sposób ewentualnie, jeśli już chcą, to mogą skorzystać, bo to też jest tak, jak mówisz, że to nie są substancje dla każdego. Coraz większa jest ilość i niestety ja też się z tym spotykam w gabinecie. Skorzystają się do mnie ludzie, którzy są tak naprawdę ofiarami domorosłych terapeutów, którzy usłyszeli o psychodelikach rok temu. I prowadzą nielegalną działalność pseudoterapeutyczną. No i później okazuje się, że taka osoba na przykład miała predyspozycję do chorób psychicznych, bo jednak gdzieś tam ktoś w rodzinie coś chorował. No i wtedy zaczyna się problem, tak naprawdę, bo wtedy zaczyna się cała kaskada działań terapeutycznych z zakresu medycyny, z zakresu psychiatrii, która normalnie być może nie byłaby kompletnie potrzebna i jest to w zasadzie no. Przykre dla osoby, która tego doświadcza. I faktycznie takich osób, które spotykają się z tymi problemami po spożyciu psychodelików, jest coraz więcej. Natomiast, co jest ważne też, to to, żeby podkreślić, że jak na ilość osób, które korzystają z tego typu substancji, to tych pacjentów tak naprawdę jest jeszcze, wydaje mi się, stosunkowo niewiele. Oczywiście, to jest takie moje przypuszczenie. Natomiast być może co psychiatra to, to inna opinia, być może ktoś ma większą ilość pacjentów, którzy z takim problemem się zgłaszają, ale faktycznie ich ilość rośnie. Mhm. A w takiej sytuacji jakie są najbardziej problematyczne substancje z psychodelików Nie, czy tak ogólnie, ogólnie? Z tych, gdzie najwięcej pacjentów się zgłasza, mhm. na, na najwięcej problemów jest? Mhm. Na ten moment zależy gdzie. Zależy gdzie, bo pracuję również w, 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 w Klinice Psychiatrii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, gdzie dyżuruję, gdzie konsultuję pacjentów w szpitalnym oddziale ratunkowym. To tam bym powiedział, że tak naprawdę największym problemem są wszelkie maści psychostymulanty. Mhm. Głównie tutaj króluje amfetamina, co w sumie też jest budujące, bo jednak jeszcze parę lat temu były to wszystkie pochodne mefedronu. Mhm. A z amfetaminą to przynajmniej znamy ją wiele lat i faktycznie tutaj jakieś dokumentacja, dowody naukowe na to, jak prowadzić takiego pacjenta, są zdecydowanie większe. A Natomiast jeśli chodzi właśnie o gabinet, o taką opiekę ambulatoryjną, to ja zdecydowanie częściej się właśnie spotykam z pacjentami, którzy zgłaszają się z problemami po użyciu psychodelików. Tutaj rzadko jest rozróżnienie na LSD mhm. czy psychocybinę. Zgłaszają się też pacjenci, którzy mają problem z używaniem kokainy. Zdarzają się pacjenci, którzy mają problem z używaniem MDMA. No i oczywiście alkohol, który jest mhm. jednak rzeczą, która w dalszym ciągu dominuje. No a też ja lubię podkreślać, że tak naprawdę fakt, że mamy legalny alkohol, to jest tylko i wyłącznie czynnik kulturowy, bo nie ma żadnego naukowego uzasadnienia na to, żeby ten alkohol był legalny, a nie, marihuana była nielegalna. Uważam, że wszystkie używki mogą być szkodliwe, jeśli jest brak tego podstawowego elementu kluczowego, którym jest edukacja. Mm -hmm. A to w takiej sytuacji, jak w ogóle państwo powinno podchodzić do substancji psychoaktywnych? Bo mamy legalny alkohol, mamy legalny tytoń, mamy inne nielegalne. Czy mm, uważasz, że dekryminalizacja jest dobrym rozwiązaniem? Czy na przykład też, nie wiem, legalizacja niektórych substancji, takich jak e, marihuana, grzyby, czy może legalizacja wszystkiego? Jak w ogóle uważasz, że państwo mogłoby lepiej zadbać o zdrowie publiczne, tak mm -hmm. naprawdę? Czy może zakazać wszystko, na przykład? Bo to też. Nie, nie, ja absolutnie, już, już mówiłem, prohibicja nie działa i nie jestem zwolennikiem prohibicji, natomiast ja jestem uh, zwolennikiem uczenia się na błędach innych. Mhm. Uh, I... W ten sposób możemy zwrócić uwagę na to, jak wygląda wyglądają rozwiązania prawne. Na przykład w Czechach, gdzie istnieje depenalizacja, i praktycznie każda substancja jest depenalizowana do pewnej ilości, co potrafi jasno rozróżnić użytkowników od handlarzy. I to jest w zasadzie świetna sprawa, bo tak naprawdę wtedy nie karzemy tak naprawdę osób, które. Mogą mieć potencjalnie problem. Nie patrzymy na problem z używkami jako na problem prawny, tylko patrzymy jako problem zdrowotny. A generalnie w Polsce, myślę, że te dane są dalej aktualne, bo czytałem o tym kilka lat temu, ale tak naprawdę ponad 90% osób, które są gdzieś karane czy w ogóle. Jest jakieś postępowanie wszczęte przeciwko tym osobom związane z ustawą o przeciwdziałaniu narkomanii. No to to są osoby, które są jednak użytkownikami, a nie mhm. handlarzami, więc to jest absolutny skandal i to nie powinno mieć miejsca tak naprawdę, bo to znaczy, że państwo, które kreuje się na państwo opiekuńcze, tak naprawdę nie dba o bardzo wrażliwą i potencjalnie skrzywdzoną zdrowotnie grupę swoich obywateli. No i też tutaj mamy przykład w Portugalii, w której wiem, że ostatnio mieszkać, gdzie sądy korzystają bardzo często z możliwości odroczenia wykonania kary, na rzecz skierowania na terapię uzależnień. I to jest generalnie też bardzo fajne, ponieważ tak naprawdę bardzo często mówi się w lecznictwie uzależnień, że osoba musi mieć motywację do leczenia, żeby cokolwiek zmienić. Natomiast myślę, że jeśli taka osoba jest na samym początku w jakiś sposób sądownie powiedzmy przymuszona i jest to jakaś alternatywa od powiedzmy mhm. dalszego karania w postaci nie wiem pozbawienia wolności, to to też może być rozwiązanie, bo to nie jest tak, że człowiek nie zmienia poglądów, ktoś może się przekonać do tej terapii, zależnie może stwierdzić, że to w sumie nie jest złe, to może pomóc, może gdzieś faktycznie jest problem. Natomiast z drugiej strony też nie jestem zwolennikiem legalizacji. Jakby ta depenalizacja mm -hmm. jest ok, ale legalizacja, patrząc na przykładzie, na przykład Holandii, jeszcze chyba do 2016 czy 2017 roku, same grzyby psylocybinowe były normalnie legalne i można było w tamtejszych sklepach je zakupić. Natomiast z racji tego, że osoby podchodziły bardzo często, no, bez wcześniejszego żadnego researchu, podchodziły nieodpowiedzialnie do tego, to w którymś momencie, jak była kolejna sytuacja zakończona zgonem, to zrezygnowano z tego i określono, że ewentualnie te trufle, które zawierają zdecydowanie mniejszą ilość psilocybiny w sobie, to może być jakieś rozwiązanie. Więc gdzieś oni też tam, mimo tego swojego wstępnego hura optymizmu i postępu, to gdzieś tam się jednak wycofali i zrobili troszkę bardziej Konserwatywni w tym zakresie. Więc myślę, że ta depenalizacja to jest bardzo dobry start. Mhm. Tutaj uważam, że na przykład, państwo takie jak Holandia, to też padają trochę ofiarą narkoturystyki. Po prostu ze względu na to, że to jest niedostępne w innych miejscach, ludzie tam jeździli czy żeby właśnie zapalić, czy żeby zjeść właśnie grzybki. No i to było zawsze w konwencji wyjazdu weekendowego ze znajomymi, bez właśnie większego researchu, więc ja tutaj z tobą się zgadzam. I ta kwestia edukacji i regulacji, dostępu w jakiś sprawdzony sposób. I na przykład bardzo się podobają kluby konopne które są takim rozwiązaniem gdzieś tam pośrednim, bo zakładają brak marketingu, czyli nie ma tak trochę jak nie wiem, że w Stanach niektóre sklepy i wszystko to jest takie, wie, że że łatwo, czy nawet w Holandii, że widzisz wszędzie tylko e-shopy. Mhm. Jest to raczej trochę ukryte, a zapewnia grupie osób zapisanych po prostu dostęp do jakby sprawdzonej substancji, co też myślę, że jest ważne i chyba to też było gdzieś dla Ciebie ciekawe, bo jak mówiłeś właśnie o dopalaczach, że tutaj naszym problemem w Polsce był brak świadomości czasem, co ludzie biorą. Czy w ogóle to u Ciebie w badaniach wychodziło, że czasem na przykład ludzie, nie wiem, brałem jakieś psychodeliki albo brałem jakieś stymulanty, jak to wyglądało w ankiecie? No, hmm. teraz faktycznie tam była naprawdę bardzo duża ilość osób i ona tak naprawdę nie ulega jakoś wielkiej zmianie na przestrzeni lat. I tak naprawdę w większości tych swoich badań, bo poldrags to jest tam powiedzmy jakaś tak naprawdę mała część tego, czym się zajmuje mhm. na co dzień, ale generalnie te wszystkie badania krążą wokół, epi wokół epidemiologii stosowania substancji psychoaktywnych w Polsce i w tych wszystkich badaniach widać, że tak naprawdę większość użytkowników substancji psychoaktywnych nie bada swoich substancji, co mhm. jest... No, w zasadzie dziwne, bo to bardzo często są odbiorcy um, różnych kanałów związanych z substancjami mm -hmm. psychoaktywnymi, gdzie bardzo często mówi się o tym testowaniu. Bardzo aktywnymi uh, w social mediach uh, są. Takie kanały jak właśnie Społeczna Inicjatywa Narkopolityki czy Polska Sieć Polityki mm -hmm. Narkotykowej, gdzie jednak mówi się o tych testach kolorymetrycznych, Cześć. a ludzie nie chcą z tego korzystać, a z drugiej strony no jeśli ktoś kupuje tak naprawdę torbę z kokainą za 400 zł, no to w czym tkwi problem, żeby jeszcze dorzucić kolejne 50-100 <laughs> I kupić test kolorymetryczny, który da nam pewność, że na przykład nie ma tam chociażby fentanylu i, mhm. i są przecież paski na fentanyl, a to jest jeszcze inny temat, który też powoli u nas się zaczyna pojawiać, więc a, myślę, że a, no. Tutaj jest wiele do poprawy, natomiast ludzie też muszą zrozumieć powagę problemu. Mm -hmm. Tym bardziej, że jeżeli tutaj mówimy o tych testach, te 50-100, to starczy na wiele testów, wiele, wiele, wiele sprawdzonych. To nie jest tak, że przy jednorazowym <grym zakupie <grym trzeba wydać tak. dodatkowo tyle, więc rzeczywiście ten koszt yy, nie jest też tak duży. No, i tym bardziej, że mamy tutaj doświadczenia z zachodu, które nawet wskazują, że jeżeli było testowanie na festiwalach, hmm. osoby później wiedząc, że to nie było to, czego się spodziewały, w dużej mierze nie przyjmowały tych substancji, więc to jest bardzo dobry sposób redukcji szkód, zmniejszenia. No i dobrze jest wiedzieć po prostu. A powiedz, proszę, bo wspomniałeś o, o opioidach. Jak tutaj wyglądała sytuacja w kwestii badań Twoich, hmm. czy te. Pojawiały się użytkownicy, czy raczej nie docieraliśmy do nich z badaniami? Pojawiali się użytkownicy, jak najbardziej. Te opioidy są i przede wszystkim wzrost osób stosujących opioidy bazuje na tym, ile tych pacjentów zdarza się konsultować w warunkach szpitalnych. Mhm. Że ci pacjenci po prostu trafiają do szpitalnego oddziału ratunkowego może niekoniecznie z zatruciem, ale gdzieś z tego typu problemem. I ich jest faktycznie coraz więcej. Natomiast ta tak naprawdę epidemia opioidów ona u nas raczkuje. Nie mhm. wiem co jest przyczyną, że tego jest coraz więcej. Myślę, że coraz większa też obecność opioidów w popkulturze, bo mhm. tak naprawdę coraz więcej się o tym mówi. Natomiast ostatnio widziałem bardzo fajny wywiad z Jakubem Żulczykiem mhm. odnośnie właśnie tego, że tak naprawdę będzie problem za te, za te kilka lat, i myślę, że jestem w stanie się do tego przychylić, a, a... Jedna różnica, bo tutaj oczywiście, gdy myślimy o tej epidemii opioidów, to raczej wszyscy myślą też o Stanach Zjednoczonych, mm -hmm. no to ta różnica jest też taka, że zdecydowanie na pewno w obrębie Unii Europejskiej jesteśmy bardziej powściągliwi w przepisywaniu i w takim uzależnianiu farmaceutycznym, mm -hmm. bym powiedział, pacjentów od opioidów z apteki, więc to też jest w zasadzie na nasz plus trochę działa i może to spowolnić. Mm -hmm. Ale to, jak jesteśmy przy tych zapteki, bo ja mam wrażenie, że. Mm, jest jakby duże stygmo względem iniekcji. Bardzo się to negatywnie kojarzy mojemu pokoleniu, czy nawet młodszemu. Ale no, pojawiły się właśnie opioidy w formie tabletek, które stały się takim jakby łatwiejszym do przyjmowania, i też właśnie bardziej obecnym w popkulturze trendem. I zastanawiam się, czy właśnie one nie dominują. W, w obecnie przyjmowaniu, że raczej jeżeli ktoś już korzysta z opioidów, to raczej pójdzie w tą stronę. Czy, czy nawet, wiesz, tych takich opioidów drugiej, z, dru z drugiego szczebla drabiny energetycznej, które są też łatwo dostępne, kodeina? No, ja myślę, że generalnie przyjmowanie substancji psychoaktywnych jest teraz... Znaczy, drogą dożylną, ona jest mm -hmm. tak naprawdę rzadkie. Mm -hmm. Wydaje mi się i częściej się tak klinicznie z tym spotykam, że zgłaszają się do mnie pacjenci, którzy przyjmują stymulanty drogą dożylną i to jest na pewno zdecydowanie bardziej popularne niż opioidy. Natomiast mm -hmm. tak naprawdę z punktu widzenia uzależnienia za samego w sobie, bo konsekwencje zdrowotne, czyli na przykład, ryzyko zakażenia HIV czy HCV to jest jeszcze osobna kwestia. Tak z perspektywy samej psychiatrii uzależnień, niewiele nam to tak naprawdę zmienia. Mm -hmm. Ponieważ po pierwsze, te substancje się wchłoną i one będą powodować stopniową deteriorację życia społecznego u tej osoby, a po drugie, jest jeszcze kwestia taka, że bardzo duża ilość leków, które krążą w takim obiegu um, nieoficjalnym nazwijmy to, to są tabletki, które są um, podrabiane okay. i już nieraz się zdarzyło, to oczywiście tutaj znowu wiemy z Pola Stanów Zjednoczonych, że ktoś chciał zażyć oksykodon, na przykład, a jednak ta tabletka była idealnie podrobiona, wyglądała jak oksykodon, ale był to fentanyl, mm -hmm. który jest zdecydowanie, zdecydowanie, zdecydowanie bardziej groźny pod względem ryzyka śmiertelnego przedawkowania. Mm -hmm. A jak wygląda w takim razie sytuacja z lekami? I tu mam na myśli, nie wiem, benzo... Mm -hmm. no benzodiazepiny to jest też bardzo duży problem, mm -hmm. bo... Jednak e, benzodiazepiny, ja tak zawsze tłumaczę też pacjentom, że to są leki, które bardzo szybko rozwiązują wiele problemów, działają bardzo mocno przeciwlękowo, e, natomiast też e, to nie są rzeczy, które wyleczą. Jeśli trzeba pacjentowi przepisać benzodiazepiny, to. Po prostu trudno. U niektórych faktycznie nie mamy wyjścia, i ten pacjent wymaga przewlekłej podaży benzodiazepin, ale to jest naprawdę niewielka ilość pacjentów. Natomiast w zdecydowanej większości te moglibyśmy moglibyśmy zamienić na inne leki, po prostu, albo gdyby była większa dostępność też psychoterapii. To być może te zaburzenia lękowe moglibyśmy też leczyć w inny sposób. Natomiast no jest tym po prostu problem. Jeśli chodzi o benzodiazepiny, to ja zawsze zachęcam też pacjentów i jak skoro już tutaj rozmawiamy, i być może ktoś kiedyś z, z osób, które nas w tym momencie oglądają, to zachęcam szanowni państwo do pytania. Czy aby na pewno, e, swoich lekarzy, czy aby na pewno te benzygne jeśli je dostaniecie, to czy one są w danym momencie konieczne? Mhm. A w takiej sytuacji m, kwestia marihuany, mhm. bo to jest no, najpopularniejsza substancja psychoaktywna nielegalna. Jak to wychodziło w badaniach, jakie wnioski, co myślisz na ten temat? No, marihuana jest absolutnie najpopularniejszą substancją psychoaktywną, inną niż alkohol w Polsce. To tutaj nam się nic nie zmienia. Jeśli chodzi o marihuanę medyczną, to bardzo często. A co, co kryje się w ogóle pod tym pojęciem? Bo tak naprawdę nie ma jasnej definicji. Dla mnie, medyczna marihuana to jest taka marihuana, która została wyprodukowana przez firmy farmaceutyczne z racji tego, że jest surowcem farmaceutycznym, musi być standaryzowana i pozbawiona zanieczyszczeń. Pod postacią metali ciężkich czy grzybów. No i dzięki tej standaryzacji też wiemy, jakiego składu chemicznego możemy się spodziewać pod względem ilości THC, CBD, terpenów i wszystkich innych substancji, których jest cała masa w marihuanie. Ja myślę, że tak naprawdę ta marihuana teraz coś, coś nam się stało w zasadzie niedobrego w tym naszym ustawodawstwie. Bo z jednej strony faktycznie marihuana może wielu osobom pomóc, natomiast ja czasem odnoszę wrażenie, że też jakby trochę na pewnym etapie ustawodawcy przerzucili tę odpowiedzialność za marihuanę w społeczeństwie na lekarzy, prawda? I tak naprawdę nie wiem, czy to jest dobre rozwiązanie, bo bardzo często powstają kliniki konopne, tak zwane, w których na zasadach, myślę, niejasnych, można otrzymać marihuanę na wiele różnych schorzeń, bardzo często przez internet. No i tacy pacjenci. Też w którymś momencie trafiają, gdzie tej marihuany w którymś momencie zaczęło się robić po prostu e, za dużo. E, oczywiście, to nie jest tak, że demonizuję tutaj środowisko lekarskie, też, natomiast w każdym środowisku e, znajdzie się jakaś czarna owca. Mhm. I to nieważne, czy to będzie e, prawnik, poseł, pielęgniarka, czy e, lekarz-lekarka, prawda? Także tak, tak, tak myślę. Natomiast e, to, co. Okay. I To, to więc co powiem, bo, bo ja tutaj się z tobą zgadzam, bo takich klinik powstało bardzo sporo, one powstają w ogóle cały czas praktycznie, ja co, co jakiś czas widzę nawet reklamy na Facebooku e, czy w inną stronę, te nazwy są wszystkie bardzo podobne, często to jest tak, że wcześniej było tak, że trochę to było w kategorii receptomatów, bez żadnego badania, bez niczego, Czasem to jest coś, że jest jeden doktor, dwóch na przykład, ale są też miejsca, które są bardzo legitne i które do, dobrze sobie radzą. Ja na przykład korzystam z Medicante, oni mają 20 lekarzy, mhm. są normalnie konsultacje, za każdym razem masz rozmowę z lekarzem. No ale właśnie takie kliniki muszą konkurować z kimś, kto bardzo tanio wystawi ci receptę, więc. Problem jest. Zgadza się, no ja, ja też jakby skłamałbym, gdybym powiedział, że ja swoim pacjentom nie wypisuję mhm. marihuany na receptę, bo ja ją wypisuję, natomiast mhm. faktycznie bardzo rzadko jest to marihuana o wysokich stężeniach THC, bo rzadko widzę zastosowanie dla niej w psychiatrii, natomiast to wszystko to są w zasadzie w jasno określonych, wskazaniach, jako element takiego bardziej kompleksowego spojrzenia na pacjenta, bardzo często jako element powiedzmy terapii uzależnień też tutaj, bo to się zdarza. Natomiast jeśli chodzi też o takie zagrożenia, jak już jesteśmy przy marihuanie, to yy, wszelkiego rodzaju edibles, nie? czyli mhm. produkty, które my spożywamy yy, do to tak naprawdę my nigdy nie spożywaliśmy takich ilości THC jak teraz. To są różnego rodzaju koncentraty, które w zasadzie w odpowiedniej ilości dają high wręcz psychodyliczny. I pytanie, czy to nie będzie miało też za jakiś czas swoich innych, mhm. osobnych komplikacji. A też ja jestem zdania, że istnieją dowody naukowe na to, jakie są... Zanieczyszczenia w takiej marihuanie ulicznej i y, może się okazać, y, tam są metale ciężkie, różnego rodzaju pestycydy, zaburzające też między innymi pracę ośrodkowego układu nerwowego, tego jest bardzo dużo. Może się okazać y, z czasem, że po prostu wiele rzeczy, które my wiemy o toksyczności y, marihuany THC no są nieprawdziwe i realnie wygląda sprawa troszkę inaczej, bo nie wynikało to z samej rośliny, a wynikało to właśnie z zanieczyszczeń. A jak wygląda kwestia e, medycznej w terapii uzależnień? Bo to mnie mocno zainteresowało jako lekarz, psychiatra. Co na ten temat wiesz? Uh -huh. e, podam taki przykład pacjenta jednego, który trafił do mnie kiedyś z dokumentem od terapeutki uzależnień, która faktycznie miała kwalifikacje w tym temacie, i to był pacjent, który prawie 20 lat był uzależniony od różnego, różnego rodzaju psychostymulantów, i ta rzeczywistość faktycznie już nie była dla niego. Tak, tak był rozregulowany ten ośrodkowy układ nerwowy po tylu latach. Że trudno było go utrzymać bez żadnej substancji, i faktycznie udało się z powodzeniem, takim kompleksowym mechanizmie psychiatra, terapeuta uzarzeń, wypracować to, żeby on mógł ewentualnie sięgnąć po e, marihuanę. Więc to była taka, powiedzmy, skomplikowany proces redukcji szkód, mhm. żeby ten pacjent faktycznie tutaj był w jakiś sposób. E, Miał możliwość dostępu do czegoś, co po prostu będzie mniej szkodliwe niż rozpoczęcie dnia od mm -hmm. metamfetaminy, a skończenie go na kokainie. Mm -hmm. Czyli taka trochę jakby terapia substytucyjna. Można żeby... tak powiedzieć, można tak powiedzieć. Ja też jestem w dużej mierze zwolnikiem i uważam, że to może być w zasadzie dość rozsądne, aby wypracowywać u części osób w ramach właśnie redukcji szkód. Które palą określoną ilość marihuany z obrotu nielegalnego, mhm. aby ustalać też, i jako element z kompleksowej, powiedzmy, terapii, że taki pacjent dostaje po prostu marihuanę faktycznie na receptę, ale ustala się określonej ilości po prostu dzienne, i ten pacjent też jednocześnie gdzieś się terapeutyzuje, żeby coś może mhm. ewentualnie zmienić. Bo to też jakby wracamy też do tych zanieczyszczeń z marihuany ulicznej. No niektórzy pacjenci i to jest w zasadzie duży problem etyczny, nad którym też warto by było się zastanowić. A czym lekarz też może dyktować pacjentowi, jak pacjent ma żyć i co, mm -hmm. co robić ze swoim życiem? A z drugiej strony, jeśli możemy w jakiś sposób pomóc, to może warto sięgnąć po te wszystkie środki. Natomiast myślę, że to, co teraz mówię, to jest faktycznie kontrowersyjne i zdecydowanie większość psychiatrów w tym kraju to by się ze mną nie zgodziła. <grym <grym z zawsze dobrze mieć jest. <grym <grym odmienne opinie, tak w, w sumie tak dążymy do rozwoju. Weż, Zgadza kiedyś, się. kiedyś z Kopernikiem ludzie się też nie zgadzali. No, I właśnie, też Kopernik mi teraz przyszedł na myśl. W zasadzie tak. chociaż myślę, że e, będę skromny i powiem, że nie, to nie jest aż tak skomplikowana myśl jak jego, jego odkrycia, prawda? No to super. A wiesz, co jeszcze mnie, mnie ciekawi, bo e, na przykład wiemy o medycznej, że pomaga ludziom na ból, czy może być przeciwzapalna, ale jest tutaj taka też kwestia tego, czy w ogóle ona jest w jakiś sposób dobra na samopoczucie psychiczne. Jako właśnie lekarz, psychiatra, jak oceniasz tak, że, że osoby korzystałyby z tego powodu? A czy. Ja myślę, że jeśli już trzymamy się powiedzmy takiej e, marihuany,. E medycznej, to ja bym ją faktycznie pozostawił na okoliczności stricte medyczne, bo mm -hmm. później zaczyna się ta granica i to też może powodować bardzo dużo problemów natury legislacyjnej, mm -hmm. prawnej wśród użytkowników, nieznastki wśród środowiska medycznego mm -hmm. myślę, że też by mogły być. Natomiast wracamy też tutaj do tego punktu, że jestem zwolennikiem depenalizacji, gdzie o tym, że ta depenalizacja sama w sobie też że zwiększa czystość substancji, mm -hmm. które są gdzieś w obiegu rynkowym. Albo na przykład, że um, tak jak w Czechach jest, to jest też bardzo ważna że, kwestia, że um, obywatele Czech, mieszkańcy Czech mogą hodować sobie mm -hmm. tam chyba do trzech krzaczków. Mm -hmm. I to jest ok, więc tutaj też jakby nie, nie mieszałbym tych pojęć, ale jak najbardziej bym pozostawił tutaj jakąś możliwość użytkownikom rekreacyjnym. Mm -hmm. A zobacz, na przykład, często mówi się tak o kwestiach to to powiem ci od razu. Te teksty takie, że po, po zapaleniu zwariujesz, albo że ci się coś zawiesi, albo że wyskoczysz przez okno, to też właśnie i o marihuanie, o psychotekach tak się mm -hmm. mówi. Ale teraz bym chciał Ciebie zapytać, jak duże jest zagrożenie dla zdrowia psychicznego skorzystania z marihuany? I czy to część tych rzeczy to są mity, czy jednak to zagrożenie jest duże? Na pewno ogromnym zagrożeniem jest stosowanie marihuany przez osoby, które mają niewykształcone struktury ośrodkowego układu nerwowego, czyli przez nastolatków, ponieważ są badania, które wskazują, że wczesne palenie marihuany powoduje zwiększone ryzyko psychos w życiu dorosłym, więc to zagrożenie faktycznie istnieje. Myślę, że jak na ilość tak naprawdę. Substancji, które się spożywa na co dzień, w sensie mam tutaj na myśli marihuanę, a ilość powikłań po tej marihuanie, to tak naprawdę ryzyko dla danej jednostki jest niewielkie, ale komuś na pewno stanie się krzywda mhm. po wpływem tego. Natomiast z drugiej strony, też no, po alkoholu, też pewnym osobom stanie się krzywda i wiemy o tym. I też to nie jest przypadek, że alkohol jest dostępny od 18 roku życia, a mimo to nikt tego alkoholu nie demonizuje w taki sposób, jak czasem przez niektórych jest demonizowana marihuana. Więc tutaj w zasadzie też na pewno to ryzyko jest, i wracamy też tutaj do punktu wyjścia, którym jest edukacja, żeby każdy miał możliwość podejmowania świadomej decyzji i ważenia samodzielnego korzyści i ryzyka. Kto jest poza nastolatkami najbardziej zagrożony? Kto powinien najbardziej uważać przy korzystaniu z mahony? Osoby z historią chorób psychicznych w rodzinie. Myślę, że zwłaszcza zaburzeń lękowych, ale też wszelkiego rodzaju chorób w skręgu psycho, schizofrenii, innych zaburzeń. O charakterze schizofrenii, bo mamy też zaburzenia schizotypowe, schizoafektywne. Tego jest mm -hmm. bardzo dużo i te różnice są często dość subtelne, ale one dla psychiatrów istnieją faktycznie. No i też myślę, że osoby z zaburzeniami afektywnymi, czyli zaburzeniami nastroju, mam tutaj na myśli w zasadzie głównie chorobę afektywną dwubiegunową, czyli tak zwany bipolar disease. Bardzo, bardzo myślę, że tak też medialna medialne zaburzenie psychiczne. No i tutaj też mm, kiedyś spotkałem się z e, takim badaniem wskazującym na to, że zwiększa ryzyko wystąpienia pełnoobjawowej manii. Dlatego to też tutaj bym powiedział, że wszystkie osoby, a, które mają tą historię chorób psychicznych w rodzinie, to fajnie by było jakby na przykład zanim spróbują, to faktycznie pogadały z psychiatrą. Na temat tego, czy to na pewno jest odpowiednie. Oczywiście to ryzyko jest jeszcze większe w przypadku psychodelików, ale to już jest też inna kwestia. A to do tego zaraz wrócimy, bo chciałbym jeszcze ciebie zapytać, bo dostaję czasem takie wiadomości i zastanawiam mnie właśnie, co byś o tym myślał, bo zdarza się tak, że właśnie są jakieś osoby, które gdzieś zapalą i dana osoba na przykład się. Boi, pojawiają się te lęki, yy, i tam pojawia się dużo zastanawiania, czy na przykład jak, jak w tej sytuacji reagować, jak też grupa może pomóc, co ta osoba powinna robić. Druga rzecz, czy to jest moment, żeby dzwonić po pogotowie, czy trzeba czekać, czy tutaj masz jakieś takie jakby rady dla osób, które no, doświadczają pewnego i pewnych lęków, i pewnego takiego poczucia, że właśnie nie wiedzą, co się dzieje, jak na przykład mogą się uspokoić, albo kiedy po prostu trzeba dzwonić po pogotowie. I... Ja myślę, że każda, każda sytuacja jest indywidualna. No, na pewno wszelkie sytuacje utraty e, przytomności, e, czy że nagłego wzrostu ciśnienia dużego i takich zaburzeń, które faktycznie, no objawy, które wskazują, że coś faktycznie może być nie tak, no to wtedy faktycznie myślę, że dobrze by było to pogodowie wezwać, mm. bo no, jednak tutaj stawką może być ludzkie życie. Bo w marihuanie myślę, że to będą rzadkie faktycznie mm. przypadki. A Natomiast nie można też tego bagatelizować i nie można tego wykluczyć. Więc to nie ma jednoznacznej odpowiedzi na to, kiedy wezywać, a kiedy nie wzywać. Natomiast na pewno, jak się pojawia jakiś lęk, to też tutaj wchodzimy w taką warstwę też. Trochę, można powiedzieć, metafizyczną, no bo też dlaczego ten lęk się pojawił? Oczywiście będą przypadki takie, zauważyłem, że istnieje taki fenomen u osób, które pacjenci mi to mówią faktycznie, kiedyś nadużywały dużo psychostymulantów, próbują zapalić marihuanę, no i ta marihuana działa już inaczej, że ta marihuana działa właśnie. Powoduje lęk, powoduje stres, którego nie da się zrozumieć, nie da się opanować, i że te osoby już nie chcą wracać, na przykład, do marihuany. Natomiast też myślę, że marihuana ma jakieś działanie takie, powiedzmy, mikropsychodeliczne, mm -hmm. że gdzieś wzmacnia to, co my odczuwamy w naszej podświadomości. Dlatego też, no, jeśli ktoś jest teraz w niedobrym położeniu swojego życia, to na pewno używki nigdy nie będą odpowiedział tutaj dla takiej osoby. Mm -hmm. I jeszcze jedna z takich rzeczy, która często się e, pojawiała u mnie w wiadomościach. Ja nie jestem lekarzem, ale czasem, jakby, byłem w stanie nadać kierunek, co mi się wydaje, że, że w tą stronę można by poszukać pomocy u specjalisty i zdiagnozować, czy to o to chodzi. E, osoby po zapaleniu. I przez jakiś dłuższy czas miały poczucie, że świat jest trochę nierzeczywisty, że są trochę jakby w grze komputerowej, że wszystko jest takie trochę dziwne, i inne. Z tego, co czytałem i z tych rzeczy, które wynikały z opisu, dla mnie to brzmiało trochę jakby. Yy, Zespół depersonalizacji i de-realizacji. I chciałem Ciebie zapytać, jakbyś mógł opowiedzieć o tym więcej, bo ja za każdym razem, jak to napisałem, wszystkie osoby były zaskoczone, nigdy wcześniej o tym nie słyszały, nie wiedziały o co chodzi, ale rzeczywiście brzmiało, jakby to kierunek, że pogadaj ze specjalistą. To, co opisałeś w zasadzie świetnie oddaje te objawy psychopatologiczne, mm -hmm. i faktycznie to tak wygląda. Natomiast ten objaw można powiązać najczęściej z dwoma stanami. Zdecydowanie największa część tego typu sytuacji to będą sytuacje, kiedy um, są to, jest to związane z zaburzeniami lękowymi, czyli powstał ten lęk, i gdzieś tam ten organizm z jakiegoś powodu wytworzył nam taki stan i. Nie wiem dokładnie jaki procent, ale naprawdę zdecydowana większość. Mhm. Natomiast istnieje też coś takiego w medycynie jak objawy prodromalne. Mhm. I objawy prodromalne występują w wielu, wielu różnych zaburzeniach somatycznych, ale też w psychicznych. I mówimy o czymś takim, na przykład, jak zaburzenia, objawy prodromalne psychozy. I też właśnie depersonalizacja, derealizacja, jeśli się przeciąga na bardzo długi czas, na pewno jest skazaniem do konsultacji psychiatrycznej, bo być może są to objawy zwiastunowe tego, że coś faktycznie się dzieje, więc myślę, że jeśli to jest coś, co jest przejściowe, co jest pod wpływem substancji, to raczej tym prodromem nie będzie. Natomiast jeśli to się przeciąga, jeśli to już trwa jakiś czas, mhm. jeśli to nie znika, to na pewno warto taką sytuację skonsultować z specjalistą. Tak, i tutaj zdecydowanie to były właśnie osoby, które później, w kolejne dni, i to właśnie było jakby niepokojące dla nich. I, i cieszę się, że w takim razie w miarę gdzieś ta moja sugestia e, szła w dobrą stronę, ale to ten objaw, e, Ładnie pozwoli nam przejść do kolejnych rzeczy, czyli do psychodelików, bo przy psychodelikach jest chyba nawet więcej takich e, sytuacji, gdzie czytam, że komuś się zawiesił kwas, że po prostu ktoś wziął psychodeliki i później został w tym stanie, już nie można się kontaktować. Część z tych historii brzmi jakby mocno powtórzonych i. Krążące jako miejskie legendy, no ale wiemy o tym, że psychodeliki mogą zagrażać pewnej grupie osób. Jakbyś mógł powiedzieć mocniej, bo już zaczęło o tym na początku, ale właśnie yy, kto nie powinien przyjmować psychodelików, jak wygląda kwestia tutaj zdrowia psychicznego, jakie są ryzyka i czy rzeczywiście ktoś może zwariować po mhm. psychodelikach? Mhm. Zwariować. Zwariować. <laughs> na pewno na pewno osoby, które mają problem jakiś wcześniejszy, miały Problemy ze zdrowiem psychicznym, to nie powinny przyjmować psychodelików, zwłaszcza bez konsultacji ze specjalistą. Oczywiście na ten moment e, psychodeliki nie są stosowane w lecznictwie nigdzie mhm. na całym świecie, mimo że pojawił się taki dość w sumie e, mocny. E, ja bym nawet nazwał fake newsem, że w Australii nagle zalegalizowali wszystko. Nie jest tak do końca. Na konferencji ostatnio miałem okazję rozmawiać z australijskimi psychiatrami, i faktycznie tam są w bardzo skrajnych, eksperymentalnych warunkach dopuszczone, ale to też nie jest jakby podstawa mhm. leczenia. Natomiast wracając do meritum sprawy, to z pewnością właśnie osoby, które odczuwają, które już czują się Źle, czyli wszelkie lęki, zaburzenia depresyjne, to może zostać zaoszczony, To może pójść w różną stronę, zwłaszcza, że nie mamy jasnych protokołów, takich opartych o dane naukowe, w jaki sposób poprowadzić tego typu terapię, prawda? I też tutaj chciałbym podkreślić, że tak naprawdę no, zażycie samodzielne substancji bez odpowiedniego rodzaju psychoterapii to też no, nie będzie terapia, to będzie po prostu. Zażywanie substancji. No i też osoby, które mają historię chorób psychicznych w rodzinie, to powinny się dwa razy nad tym zastanowić. A też na podstawie takich najnowszych przypuszczeń, doniesień naukowych, to bardzo popularny jest mikrodosing i z tego, co nam wskazują badania, na ten moment to tak naprawdę mikrodosing nie działa, więc jest to ewentualnie efekt placebo, którego nie wolno bagatelizować, bo ten efekt jest naprawdę w zasadzie duży, bardzo często i ta autosugestia może nam dużo dać. Natomiast też jakby są pewne już pierwsze wskazania na to, że mikrodosing może być na przykład toksyczny dla serca, więc to jakie to będzie miało komplikacje w przyszłości, no to dopiero się tak naprawdę okaże. Mhm. I wiesz, rzeczywiście jest tak, że w kwestii psychodelików bardzo dużo odkrywamy w ciągu ostatnich lat I tak jak mówiłeś, też nie mamy do końca wszystkich badań, wszystkich informacji ten temat mocno się zmienia no i dlatego myślę, że tutaj bardzo fajną rzeczą i zapraszam was bardzo serdecznie jest konferencja Nauka Psychodeliczna 2024, to jest druga edycja, którą robimy w Polskim Towarzystwie Psychodelicznym na Uniwersytecie w partnerstwie z Uniwersytetem Warszawskim konferencja odbywa się w czerwcu poprzednia edycja miała pełną salę, teraz jesteśmy w nawet większej, bardziej prestiżowej auli w Auditorium Maximum, więc mam nadzieję, że tam się zobaczycie, odkryjecie tam multum informacji na temat badań klinicznych w Polsce, na temat badań użytkowników. To będzie sesja właśnie e, doktora Gniewko-Więckiewicza. Jest bardzo wielu naukowców, ale to musicie po prostu sobie wejść na stronę naukapsychodeliczna.org. Tam znajdziecie wszystkie informacje, ale bardzo ważną kwestią podczas konferencji jest kwestia medykalizacji, kwestia użycia medycznego psychodelików. I chciałem ciebie zapytać tutaj właśnie jako lekarz-psychiatra, jak oceniasz to, to? I tu mam na myśli zarówno MDMA, o którym też za chwilę porozmawiamy, psylocybinę, inne substancje jak LSD czy 5 dmt Wszystko gdzieś tam się prowadzą badania. Jak to wygląda? Da. I w czym to może pomóc, jeśli pomoże? Mogę rozmawiać o tym godzinami, natomiast generalnie, natomiast, natomiast tak naprawdę myślę, że jakby skupię się do tej powiedzmy wartości na ten moment i stanu aktualnego, Co faktycznego wiemy? tak w skrócie, to tak naprawdę wiemy, że te wyniki w zasadzie są obiecujące. W zasadzie zarówno dla w sumie psychocybiny jak i DMT w potencjalnym leczeniu depresji też warto tutaj wspomnieć, że w sumie z niewielkimi różnicami na poziomie kilku receptorów to wszystkie tak naprawdę psychodeliki działają na to samo miejsce w mózgu, więc też dlatego dają w zasadzie bardzo podobne do siebie efekty. I tak naprawdę teraz jeśli chodzi o takie użycie medyczne, stricte psychiatryczne, psylocybiny, LSD, DMT, to najbliżej jesteśmy tak naprawdę w użycia psylocybiny, gdzie są te badania. Tutaj oczywiście pionierami jest zespół profesora Davida Nata, doktora Robina carhart Harisa z, z Londynu, z Imperial College London. I w zasadzie oni te badania mają bardzo, bardzo fajne, bardzo obszerne w tym zakresie, ale też z tych badań tak naprawdę wynika to, że to nie do końca jest tak, że to będzie nagła rewolucja, że tak naprawdę to będzie odpowiedź na to, żeby... Że, że nagle te psychodeliki wszystko nam tak naprawdę zmienią. To po prostu na ten moment wskazuje na to, że będzie to jedna z kolejnej metody tak naprawdę leczenia. Natomiast zanim będziemy mogli wykorzystać je w medycynie, to jeszcze będziemy musieli trochę je pobadać. No bo tak naprawdę, jeszcze chodzi o jakieś długofalowe skutki dla zdrowia. No bo też wiemy, że tak naprawdę te efekty bardzo często nie są trwałe, tylko gdzieś tam one zanikają po jakimś czasie. Więc jak to będzie wyglądać, kiedy te dawki będą powtarzane. Natomiast to wszystko nam po prostu wyjdzie z czasem. No natomiast faktycznie, jakby te wyniki, które do tej pory mamy, one są, one są obiecujące i no uważam, że to jest bardzo ekscytująca część psychiatrii i jestem ciekaw, co wskażą dalsze badania. Natomiast tutaj też jakby chciałbym podkreślić przy okazji, że no faktycznie, jakby samo zażycie substancji to nie będzie nosiło znamion tej terapii i to nie będzie to samo jednak, co. Za życie w kontrolowanych warunkach z obecnością przeszkolonego terapeuty. Więc, generalnie, pod względem medycznym, kategorycznie odradzam, jakie stosowania, jeśli ktoś zmaga się z jakimiś problemami zdrowia psychicznego, zawsze najlepiej skonsultować to z specjalistą psychiatrii. Masz tutaj pełną rację, ale też dużo osób zastanawia się nad tym, jak w ogóle wygląda terapia psychodeliczna, jaki jest model, bo z tego, co wiemy, z co słyszymy, to jest tak, że to się różni od przyjmowania innych leków, że najczęściej są sesje co parę miesięcy, są razem z terapeutą, razem z lekarzem. Czy wiesz może, jak wygląda taki model, który jest planowany, jeżeli chodzi o psylocybinę? Znaczy, badania kliniczne tak naprawdę, które teraz są dostępne, to one często zakładają zażycie substancji po po prostu przygotowaniu też odpowiednim przez terapeutę. I to jest jakby ten element, który jest porównywany. Natomiast też jakby ja tutaj się odnoszę stricte do zaburzeń depresyjnych, gdzie tak naprawdę też są badania w leczeniu na przykład zaburzeń lękowych, to jest też jeszcze mm -hmm. zupełnie inna kwestia, ale też bardzo duża część takiej terapii psychodelicznej zakłada też to jak zresztą wiele rodzajów terapii, jak na przykład terapia psychodynamiczna, że człowiek może poznać lepiej samego siebie mm -hmm. poprzez właśnie analizę swoich myśli i działań we współpracy z terapeutą. I tutaj też takie działanie terapeutyczne, bo tutaj bardzo często też część użytkowników powołuje się na niektóre badania takie w użyciu stricte medycznym, ale w kontekście użycia takiego, bym powiedział, terapeutycznego, który jest też czymś innym w zasadzie. I ja w tych swoich wypowiedziach nie odnoszę się tutaj do poszerzania, powiedzmy, świadomości przy pomocy terapeuty, tylko odnoszę się do tej jakby Stricte z dziedziny medycyny, ponieważ no jestem psychiatrą, a, a nie psychoterapeutą, więc tutaj myślę, że też psychoterapeuta by mógł powiedzieć trochę więcej na ten temat, chociaż na przykład bardzo często mówi się teraz o chociażby psychoterapii wspomaganej ketaminą. No i faktycznie gdzieś tam część psychoterapeutów zgłasza, że to jest w zasadzie fajna metoda, że to dużo potrafi. Tym pacjentom dać. Natomiast no my, jako psychiatrzy, operując dowodami naukowymi, no to tych dowodów tak naprawdę na to nie mamy. Więc w sumie tutaj też te środowiska bardzo często, można powiedzieć, takie stricte medyczne, lekarskie, ze środowiskami terapeutycznymi będą się ścierać, co zresztą i tak zawsze się dzieje, że psychiatrzy i psychoterapeuci, mimo że powinni ze sobą współpracować, mhm. jakby to są moim zdaniem nierozłączne elementy, no to czasem jednak też się kłócą i się ze sobą nie zgadzają. Widzisz, tak jak wspomniałeś tutaj o substancjach, to rzeczywiście jest tak, że ta ketamina, która jest legalnie dostępna do użytku medycznego, ona się pojawia coraz bardziej, ale kolejną substancją, która no praktycznie zaraz będzie w użytku medycznym, jest MDMA. I tutaj robiłeś swoją pracę doktorską na temat MDMA, więc mam nadzieję, że będziesz bardzo dobrym źródłem informacji dla naszych odbiorców na ten temat. Powiedz proszę w skrócie, co to jest, dlaczego właśnie jest potencjał medyczny, w jakim zakresie, uh -huh. jakie to są ewentualnie zagrożenia? Uh -huh. Wszystko MDMA. Znowu mamy kilka gości, tak? <śmiech> <śmiech> Nie, tak całkiem serio. To przede wszystkim MDMA to jest substancja, która um, należy do grupy amfetamin. Można tak powiedzieć w zasadzie, no bo mm -hmm. to jest metylenodioksy metamfetamina, natomiast działa głównie poprzez uwalnianie dużych ilości serotoniny do szczelin synaptycznych, co nam daje w ciągu około godziny od przyjęcia poczucie szczęścia, jedności ze światem, zwiększenie. Od wrażeń z odbioru muzyki czy, czy też świateł, dlatego też bardzo często jest to stosowane MDMA jest stosowane jako używka klubowa, natomiast MDMA ma niesamowite właściwości w zasadzie, i te właściwości już dawno wśród wielu psychoterapeutów zostały spopularyzowane. Dzięki temu, że Aleksander Schulgin kiedyś, będąc chyba w barze, usłyszał od trzech osób, które rozmawiały o MDMA, o tej substancji, i generalnie przekazał emerytowanemu amerykańskiemu terapeucie informację o tym, że taka substancja jest. No i ten terapeuta, który nazywał się Leozef, zażył sobie to MDMA, i był pod takim wrażeniem, że w Zakończyłem emeryturę, wrócił do pracy. <grywa> także, także śmieję się czasem tutaj w żarcie, że może to jest jakieś no, rozwiązanie problemu bolączek polskiego systemu i polskiej demografii, prawda? Natomiast. Yy... To <gry> jest <Ja zapowiem. gry> No właśnie. Natomiast faktycznie, faktycznie jakby to MDMA. no Jeśli chodzi o takie użycie medyczne, no to badania trzeciej fazy, czyli te takie jakby najważniejsze są zakończone i. Jakby zostały one opublikowane w czasopiśmie Nature, Nature Medicine dokładnie, które ja osobiście nie mam w zwyczaju jakoś bardzo dyskutować, bo to są czasopisma wysokiej rangi, które bardzo rygorystycznie podchodzą do tego, co im się wysyła i do publikowanych badań. Natomiast jednoznaczny wniosek jest taki, że psychoterapia wspomagana MDMA. Jest bezpieczna i skuteczna w leczeniu zespołu stresu pourazowego, który jest ekstremalnym problemem tak naprawdę w lecznictwie. Z dwóch powodów. Po pierwsze, psychiatria nie ma tak naprawdę skutecznego rozwiązania farmakologicznego PTSD. Oczywiście staramy się w jakiś sposób tutaj a Działać i tych pacjentów leczyć w zależności od tego, co się dzieje, ale często te nasze starania są niewystarczające. No i druga dostępność, że tak naprawdę podstawą leczenia PTSD powinna być psychoterapia, taka jak na przykład terapia EMDR albo terapia przedłużonej ekspozycji, które tak naprawdę na, w ramach świadczeń NFZ-u są no, po prostu bardzo często niedostępne. A w moim regionie, czyli w Województwie Śląskim, to wiem chyba o jednej tylko poradni, która na przykład ma tą metod, którąś z tych metod. Mhm. Także no to jest super sprawa. Jak działa poprzez nie tylko to, to medyczne działanie osiągamy nie tylko dzięki temu, że uwalnia się ta. Serotonina, i człowiek jest bardziej otwarty na te swoje wszystkie emocje, i gdzieś dochodzi do zwolnienia tych blokad. Natomiast poprzez też oddziaływanie na różne przeróżne, można powiedzieć, hormony, substancje, prawda, no to też działa MDMA na różne miejsca w mózgu, powodując szereg też zmian, które umożliwiają właśnie zmianę tych procesów myślowych na temat tej traumy. W zasadzie i no, to jest jednak rzecz, która mam nadzieję, że faktycznie niedługo zostanie zaakceptowana do szerszego użytku, żeby w ten użytek tak naprawdę powstał. I osobiście, z racji tego, że też jestem psychotraumatologiem, to czekam z niecierpliwością, aż będziemy mogli tego typu metody stosować w praktyce, bo to jest, są pacjenci, którzy są Ciężcy dla samych siebie, bo to są pacjenci obarczeni pacjenci ze zespołem stresu połowowego, to są pacjenci obarczeni bardzo dużym bagażem emocjonalnym, ale też um, dla mnie tak czasem um, taka sytuacja, że ja nie jestem w stanie pomóc komuś, gdzie wiem, że mogłyby mhm. być faktycznie metody, które byłyby tutaj skuteczne, no to też jako dla lekarza jest trochę frustrująca. Mhm. jaka jest różnica? jakby, jak, jak bardzo to jest jakby przełomowy lek, no bo oczywiście dostał, wiesz, przyspieszoną ścieżkę od Amerykańskiej Agencji mhm. Leków, to się wtedy określa właśnie jako tą przełomową terapią, ale czy to jest naprawdę taka duża zmiana, że, że warto było to przyspieszyć, że warto było robić to wszystko? Tak, zdecydowanie tak. Tutaj nie mam co do tego wątpliwości, tak jak mhm. też na ten moment wszystko wskazuje, że na przykład pseudocybina, która gdzieś tam jest najlepiej udokumentowana w leczeniu zaburzeń depresyjnych, to nie będzie przełom, tak mm -hmm. naprawdę. Jeśli to wejdzie, to będzie to kolejna opcja terapeutyczna, mm -hmm. co też jest super, bo komuś może akurat to pomóc, gdzie zawiodły inne metody. Natomiast tutaj, no to jest to ogromna zmiana, bo jest ta skuteczność zdecydowanie, zdecydowanie większa. A jak oceniasz, czy, czy znasz może ścieżkę, która teraz będzie? Bo dużo osób się zastanawia, jak to jest w czasie, bo pojawiają się te informacje. Uh -huh. Teraz na przykład jest chyba, że w tym roku byłoby w Stanach, zaraz UK potwierdzało, że oni jak najszybciej by chcieli. My, jako Unia Europejska, mamy też wspólną agencję medyczną. Czy, czy wiesz, kiedy mogłoby być uh -huh. w Polsce? O, to jest chyba pytanie, które pojawia się najczęściej. No, więc w ubiegłym, w ubiegłym roku podejmowałem takie starania. Pisałem zarówno w zasadzie do Ministerstwa Zdrowia, jak i do głównego inspektoratu farmaceutycznego. Natomiast prawda jest taka, że trochę trafiłem z tym na ścianę legislacyjną. Ponieważ e, rzekomo istnieje problem z tym, że MDMA dalej widnieje w międzynarodowym wykazie jako substancja, mhm. która nie ma zastosowania medycznego, więc tak naprawdę musielibyśmy zmienić pewne rzeczy odgórnie, żeby to. Jakoś tam powiedzmy wprowadzić przynajmniej taką odpowiedź mniej więcej dostałem, mm -hmm. bo oczywiście ona nie jest dokładna. Tam było bardzo dużo takich rozwiązań prawnych, które później czytałem i zastanawiałem się, kurczę, zostałem potraktowany poważnie, ale nie wiem, czy do końca. Natomiast myślę, że też to nie jest koniec. Też myślę, że już pewne rozmowy prowadziłem z paroma, z paroma jeszcze innymi ludźmi, których zdradzać tutaj teraz nie będę. No i będziemy się starać, myślę, żeby w jakiś sposób po prostu to przyspieszyć, bo to jest faktycznie realna szansa dla wielu cierpiących pacjentów, którym nie jesteśmy w stanie teraz pomóc. Mhm. Ja mam zdecydowanie nadzieję, że te wszystkie terapie zostaną wprowadzone, a szczególnie właśnie po odpowiednim przybadaniu, po odpowiednim sprawdzeniu, a także później wprowadzeniu odpowiednich jakby standardów pracy więc ja myślę, że my się jeszcze kiedyś zobaczymy przy okazji właśnie może specjalnego odcinka na temat MDMA, jak będziemy wprowadzać MDMA w końcu w Polsce jak to wszystko wygląda a teraz bardzo serdecznie ci dziękuję za naszą rozmowę to ja dziękuję za zaproszenie, było mi bardzo miło mam nadzieję, że wam bardzo dobrze się słuchało, jeżeli macie jakieś pytania napiszcie też w komentarzach dziękuję jeszcze raz serdecznie i do zobaczenia, cześć